polski sąd w ramach konwencji haskiej nakazał Polsce oddać dziecko partnerowi. Po naszym ostatnim materiale sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Edyta Sońta padła ofiarą toksycznego partnera stosującego przemoc psychiczną. W październiku w 2011 poznałam mojego byłego partnera, który jest ojcem mojej córki. Ile lat starszy był? 10 lat starszy, ale za każdym razem po prostu jak gdyby próbował nadskakiwać. Za każdym razem dostawał, obdarowywał mnie bukietami róż, zaprowadzał mnie do najlepszych restauracji. I potem w końcu mówię, jejku, nikt mnie w życiu tak wcześniej nie traktował. I jak gdyby zaufałam temu człowiekowi. W momencie, kiedy się przeprowadziłam, wszystko nagle się zmieniło. Stałam się jak gdyby taką, kazał mi sprzątać dom. Wstydziłam się również mówić o tym swojej rodzinie, komukolwiek. Stwierdziłam, że ja to wezmę wszystko na własne barki, że to jest moje życie, że ja spróbuję w jakiś sposób tego człowieka zmienić. Może się jakoś da, może dziecko przyjdzie na świat. I wiedziałam, że byłam wychowana w kulturze takiej, że dziecko musi mieć dwoje rodziców. I z tego powodu dla tego dziecka właśnie związałam się z tym człowiekiem i znosiłam te wszystkie później te dalsze obelgi, te złe traktowanie, to poniżanie mnie, to ciągłe kontrolowanie tego mojego życia, takie po prostu traktowanie mnie jak powietrza. Siły obu stron są niewyrównane. Jedna ze stron dominuje i ze związku czerpie dużo większą korzyści kosztem drugiej. Bo jeśli druga czerpie z korzyści, ale jest zadowolona z tego, czy nie zgłasza, to często taki związek trwa. I są takie przykłady takich związków bardzo udanych. Ale jeśli robi się to kosztem drugiej strony i druga strona zgłasza, czyli czuje się pokrzywdzona, to już te siły są niewyrównane i taki związek jest toksyczny. Nie mogłam podejmować własnych decyzji, a szczególnie wtedy, kiedy już po narodzinach dziecka, po prostu była to totalna obsesja, totalna kontrola. Ja nie mogłam mówić do dziecka po polsku, ponieważ na mnie krzyczał. Jak gdyby utrudniał również w kontaktach z dzieckiem, z rodziną w Polsce. Kontrolował mnie w taki sposób, że nawet w domu chodził za mną, patrzył, co robię. Czułam wszędzie jego wzrok, za plecami. Po prostu chodziłam, tylko patrzyłam, czy jakim jest humorze, żeby go przypadkiem z niczym nie zdenerwować. Ta osoba, która kieruje drugą osobą, jest neurotyczna, ma takie zachowania neurotyczne. A najczęściej te zachowania są zaburzone, próbuje kontrolować wszystkie działania tej strony, wytyczać to, co ma myśleć, co ma mówić. Bardzo często też na zewnątrz próbuje kontrolować, jak ta rodzina lub ten związek wygląda. Byłam już w ciąży, w trzecim miesiącu. Miałam właśnie problemy właśnie zdrowotne, szczególnie często właśnie rano miałam wymioty i próbował ze mną współżyć. Ja się na to nie zgodziłam i wtedy wywiązała się kłótnia, wyrzucał mnie z domu. Kobieta wyznaje, że chwilę po porodzie musiała wrócić do pracy, by opłacić rachunki. Jej partner był bezrobotny. Przychodziłam do pracy, wykonywałam prace ogrodnicze, często płakałam w krzakach. Pamiętam, że puchły mi piersi, ponieważ byłam matką karmiącą dzieci. I z bólami pracując płakałam, czułam ból w piersiach. Wiedziałam, że to jest czas, kiedy powinnam dziecko w tym momencie nakarmić. I w tym czasie również pracowali tacy bilderzy remontujący domu moich klientów, którzy właśnie widzieli tą moją podkoszulkę całą w mleku ściekającym, a ja wtedy jak ja wtedy
jechałam drogą i widziałam, matki, które mogą sobie swobodnie pójść ulicą, prowadząc dziecko w wózku. Ja tak bardzo zazdrościłam, że ja nie mogę być taką matką. Szukał jakichś tam swoich znajomych, żebym robiła ogród i robiłam ten ogród za darmo. Wykonywałam, byłam po prostu taką służącą, przynieś, wynieś, pozamiataj. Bo on w tym czasie pracował w tym college'u, w tym Amersham College. Od września 2012 był bez pracy, ponieważ nie było źródła utrzymania. On sam nie miał żadnych środków na to, żeby utrzymać jeszcze mnie. W związku z tym stwierdził, że ja będę pracować. Wykorzystywanie fizyczne miało miejsce od samego początku i ja byłam potem świadoma tego, że no jak to, kurczę, no prosiłam go o to, wyciągnął, widzę wyraźnie, że wyciągnął tyle pieniędzy z mojej karty kredytowej, a nawet mnie nie proponuje, nawet mi o tym nie mówi. Ja muszę spłacać ten jego dług po to, żeby mi nie narósł żadne odsetki. I właśnie wtedy właśnie zorientowałam się, że jest to osoba jakaś, której nie można ufać. Były partner również często sięgał po alkohol, pił piwo codziennie, tam kilka puszek piwa, ale robił to codziennie. Czyli był uzależniony. Tak, i dodatkowo również brał leki psychotropowe, ponieważ miał przewlekłą depresję. Bardzo szybko powinno się u kobiet pojawić lub u mężczyzn, w zależności, która ze strony jest toksyczna, czyli u tej drugiej połówki jasny sprzeciw, jasne powiedzenie nie, zaznaczenie granic, a kiedy tego nie ma, bo niekoniecznie druga strona, czyli toksyczna osoba w związku się do tego dostosuje, szukanie pomocy, zgłaszanie, mówienie naokoło, nie ukrywanie tego faktu. Miał olbrzymią wiedzę, kontrolę nad moim biznesem, wiedział wszystko o moich klientach, miał dostęp do mojego maila, wiedział, znał hasło, wszystkie tego typu rzeczy. W chwili, kiedy ojciec Riany znalazł nową pracę, wszedł w kolejny romans, który doprowadził do rozbicia kolejnej rodziny. Ostatecznie mężczyzna zostawił matkę z dzieckiem. Jedną z takich upokarzających rzeczy było to, że nie mogłam kąpać się przed nim, tylko po nim w jego brudnej wodzie. Ponieważ ja pracowałam jako ogrodnik, przychodziłam z pracy brudna, często właśnie brudne ręce. Czekać, aż często skończy oglądać telewizję o godzinie 11. Często siedziałam u góry na schodach, czekając, aż skończy oglądać telewizję, skończy się wykąpać. Dopiero wtedy mogłam brać kąpiel. Wyprowadził się do nowo poznanej kobiety z trójką jej dzieci. Zabrał również w tym czasie psy, do których dziecko było bardzo przywiązane. Sytuacja finansowa Edyty Sońty zaczęła się diametralnie pogarszać. Kobieta znalazła się również w domu samotnej matki. Ojciec bardzo często nie miał takiego wyczucia w zabawach na przykład. Kupował na przykład bajki, które nie były dostosowane do wieku dziecka. Zdruzgotanej kobiecie z pomocą przyszła rodzina. Moja siostra jeszcze mówi, słuchaj, tak pokazała mi taki obrazek i mówi, właśnie pokażę może ten dom, który właśnie ten, to jest właśnie obrazek tego domu. I tak, podoba ci się ten dom? Ja mówię, no fajny, no ale ja nie myślałam, że mówi to o mnie, że to mówi z myślą o mnie. Mówi tak, podoba ci się taki dom? Ja mówię, no fajny. On tak, a co byś powiedziała na to, jakby to był twój dom? Ja mówię, no co ty żartujesz? No, słuchaj, damy radę. Słuchaj, wszystkie ciotki, wszystkie wujki, cała rodzina, wszyscy się zbierzemy, wszyscy, co mają jakiekolwiek oszczędności, wszyscy ci pomożemy. W sierpniu 2016 roku decyzją sądu małoletnia Riany zamieszkała z matką. Ale co to oznacza, że on ubliżał, poniżał panią, ponieważ była pani Polką i nie pozwalał wychowywać pani dziecko w polskiej kulturze też? Tak, nie pozwolił. W ogóle nie mogłam się zwracać do dziecka po polsku. To go bardzo drażniło. Mówił, że don't speak Polish to me, I don't understand what you're saying. Czyli chodziło to głównie o to, mówił, żebym nie mówiła do dziecka po polsku, ponieważ nie rozumie, co on mówi. No proszę bardzo. Chyba chcesz spać. No tak, proszę bardzo. Mamy tylko jedno łóżeczko. Przypuszczam, że po prostu nie chciał, abym nauczyła dziecko
języka polskiego, bo by stracił kontrolę, nie miałby kontroli. Byłoby to coś, co by odseparowało jego od dziecka. Właśnie ten język polski, który byłby tą przeszkodą w kontroli również tego swojego dziecka. Ola i Lala. Ola. Oli. Tak jest. Jeszcze. Polska nie zginęła. Póki my żyjemy. Bardzo często prosiłam ojca o to, aby nam pomógł finansowo. Również w książce korespondencyjnej zamieszczałam wiadomości, żeby czy możesz pomóc mi w zapłaceniu za rachunku do przedszkola, dla przedszkola dziecka. Czy pisałam mu wiadomość, że bardzo mamy trudności finansowe tej zimy. Tego typu wiadomości zostały przez niego w ogóle ignorowane. Wniosłam wniosek do sądów Anglii o to, aby pozwolono mi mieszkać z córką na stałe w Polsce. Przeciwko kobiecie jest toczone postępowanie w trybie konwencji haskiej. Prawo międzynarodowe mówi jasno, aby dziecko mogło wyjechać poza granice kraju na stałe, konieczna jest zgoda obojga rodziców. Ojciec dziecka uznał, że zostało wywiezione dziecko z terytorium, w tym wypadku Wielkiej Brytanii, bez jego zgody. I żąda, żeby dziecko zostało zwrócone pod jego opiekę po prostu. Zdecydowałam się na wyjazd 8 sierpnia do Polski. Ja się bałam tego człowieka, naprawdę się bałam. Do takiego momentu nawet, że jak tego 8 dnia, wtedy kiedy wysiadając z tego samolotu, wtedy kiedy schodząc z tych schodów, wtedy kiedy stanęłam swoimi stopami na polskiej ziemi, popłynęły mi łzy ciurkiem i ja po prostu stwierdziłam, że teraz to tylko może być lepiej. Teraz z każdym dniem może być tylko lepiej. Sąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał postanowienie sądu angielskiego, powołując się na konwencję haską. Kobieta powinna zatem wrócić z dzieckiem do Wielkiej Brytanii 7 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ja chciałam zacząć życie od nowa z dzieckiem, zapewnić dziecku lepsze warunki, żeby dziecko nie doświadczało biedy, żeby miało swój dom, co daje bezpieczeństwo, żeby nie chciałam, żeby straciło kontakt z ojcem, czy tam z ojca rodziną. Chciałam zachować to wszystko. Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział Cywilny Rodzinny, postanawia nakazać Edycie Sońta zapewnienie powrotu małoletniej Rihan Tulen, urodzonej 16 sierpnia 2013 roku, na terytorium Wielkiej Brytanii, Anglii i Walii. Oznacza to, że sąd uznał, że dziecko zostało wywiezione z Wielkiej Brytanii bez zgody ojca, czyli zostały spełnione przesłanki z konwencji haskiej o cywilnoprawnych aspektach uprowadzenia dzieci, czyli matka wywiozła dziecko bez zgody ojca. I sąd nakazał przywrócić stan zgodny z jego rozumieniem z prawem, czyli oddać dziecko ojcu. Sąd się kieruje, moim zdaniem, literalną tylko wykładnią przepisu. Czyli bada, czy była zgoda, nie było tej zgody, czy nie jest w stanie strona udowodnić zgody, że ta druga strona wyraziła zgodę na wyjazd, więc automatycznie wydaje. I to jest moim zdaniem... Nie badając sprawy. Badając oczywiście, tylko biorąc w pierwszej kolejności, czy jest zgoda, czy nie. Później dostałam kolejne orzeczenie sądu angielskiego na wniosek Toma Tulana o pozbawienie mnie praw rodzicielskich założonym w Peterborough w sądzie. Sąd ustosunkował się do tego wniosku. Orzeczenie padło takie, że w momencie, kiedy sąd polski rozpatrzy sprawę, że dziecko powinno wrócić do Wielkiej Brytanii, to dziecko będzie mieszkało z ojcem aż do momentu zakończenia sprawy, która została zaczęta tam. Uczestniczka postępowania wniosła o oddalenie wniosku w całości, wskazując, iż w okolicznościach sprawy nie doszło do bezprawnego uprowadzenia dziecka. Wyjazd dziecka nastąpił długo po porzuceniu małoletniej przez wnioskodawcę.
Każdym postępowaniem, które dotyczy dziecka, sąd powinien kierować się dobrem tego dziecka. No, brzmi jak truizm troszkę, niemniej to jest wykładnia te wszystkie, czy to konwencja haska, czy polskie przepisy dotyczące dzieci, tak są skonstruowane, że najpierw jest dobro dziecka i sąd w każdym etapie postępowania musi to dobro dziecka zbadać. Oczywiście te argumenty, o których mówimy, czyli przemoc stosowana przez ojca, czy to psychiczna, czy fizyczna, mają to na to bezpośredni wpływ, tylko trzeba też zastanowić się w pierwszej kolejności, jak to zostało udokumentowane w toku procesu i czy sąd dał wiarę na przykład zeznaniom pani Edyty. W tej sprawie chcieliśmy poznać również opinię drugiej strony, dlatego skontaktowaliśmy się z ojcem dziecka. Droga pani Ilono, dziękuję za nieproszony mail w sprawie Edyty Sońty i mojej córki. Nie będę brał udziału w żadnym typie komunikacji w sprawie mojego życia prywatnego ani mojej córki. Nie będę rozmawiał również w sprawie nieprawdziwych oskarżeń Edyty Sońty. Kobieta powołuje się również na fakt, iż mężczyzna ma całkowity zakaz zbliżania się do swojej byłej żony i syna. Nie ma kontaktu ani z pierwszym, ani z drugim synem. Z pierwszego małżeństwa mam tylko taką wiedzę, że próbował ukarać pierwszą żonę w momencie, kiedy wystąpiła o alimenty do tak zwanej organizacji, która się zajmuje ściąganiem alimentów od ojców. I w momencie, kiedy ta kobieta złożyła wniosek o alimenty, natychmiast Tom Tulan wystąpił do sądu o odebranie jej dziecka. W momencie, kiedy była już sprawa sądowa w Anglii, toczyła się, zarzuciłam jedną z elementów, jakie uwzględniłam w tej sprawie, było to, że powiedziałam, że Tom nie płacił, jest notorycznym alimenciarzem, nie płacił alimentu na moją córkę, jak również na swoich poprzednich synów. Edyta Sońta postanowiła walczyć o swoje dziecko i szuka pomocy u najwyższych urzędników państwowych. W liście do ministra sprawiedliwości pisze: bardzo proszę o wsparcie i jakąkolwiek pomoc w niniejszej sprawie na etapie postępowania apelacyjnego, które będę inicjować, odwołując się apelacją od niekorzystnego dla mnie i mojej małoletniej córki postanowienia kończącego pierwszą instancję. Taka konieczność w mojej ocenie istnieje, dlatego że zapadłe orzeczenie jest w mojej ocenie niezgodne z dobrem mojego małoletniego dziecka. Pierwszą rzeczą, jak już zapadło postanowienie sądu pierwszej instancji, jest złożenie apelacji od tego postanowienia. I to powinna zrobić bez żadnej dyskusji. Niestety nie znam szczegółowo materiału dowodowego i pokazać sądowi drugiej instancji, postawić na pierwszym miejscu to dobro dziecka, bo sąd z uwagi na dobro dziecka może odmówić wydania dziecka ojcu i wykazać, podkreślić, że dobrem dziecka jest pozostanie tutaj. Dlaczego? Dlatego, że ma w tym momencie pracę, jest z rodziną matka ma pracę, dziecko jest z rodziną biologiczną, matka się dobrze zajmuje dzieckiem. Spodziewała się pani tego, że tutaj polskie prawo pomoże pani? Ja myślałam, że po prostu... Że chroni matkę i dziecko. Że chroni matkę i dziecko. Ja myślałam, że po prostu, tym bardziej, że po prostu ja nie zrobiłam nic złego, ja robię wszystko dla dobra dziecka, żeby zapewnić dziecku lepsze życie. Ale ojciec dziewczynki również odwołał się do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, składając wniosek o wydanie mu dziecka w trybie konwencji haskiej. A za co kochasz mamę? Bo daje mi kałysaki. Nasz program interweniuje w Państwa sprawie. Zapraszamy do kontaktu na pomoc@telewizjarepublika.pl. Dobrego wieczoru.